Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No niedawno był 6 stycznia. 6 stycznia, co komuniści mówią, że to była rewolucja antykomunistyczna. No i niebezpieczne czasy dla Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych filmikach, o codziennych powiadomieniach, o codziennych filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No 6 stycznia, co to się tam stało? No 6 stycznia, no to było po wyborach, dużo Amerykanów tam przyjechało do stolicy, do Waszyngtonu protestować. Protestowali, dlatego, że nie wierzyli, że wybory były prawdziwe, wybory były sfałszowane. No i kilkadziesiąt tysięcy ludzi wylądowało tam, z tych kilkudziesięciu tysięcy wyszło chyba z 600-800 weszło do kongresu. No i teraz komuniści używają, że to jest jak napad faszystów na Reichstag i tak dalej, no to nie było zamachu stanu, bo zamach stanu, no to kiedy może być zamach stanu? No wtedy, kiedy wojsko chce siłą zmienić rząd. Tutaj czegoś takiego nie było. Tych kilkuset ludzi nie było w stanie czegoś takiego osiągnąć i nie, rząd by się nie zmienił. No ale skąd się wzięło 100 czy 200 tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy w tym Waszyngtonie? No wzięło się to stąd, że Amerykanie po prostu zobaczyli, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przestają być Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Co to znaczy Stany Zjednoczone? No to znaczy, że każdy stan to jest jak swoje jedno państwo. A teraz Waszyngton wszystko centralizuje, bo teraz jest centralne planowanie i się przez ostatnie kilkadziesiąt lat lewactwo doprowadziło do tego, że kongres jako ciało ustawodawcze, no i sądy, które jest powiedzmy te wszystkie gałęzie ustawodawcze, prawodawcze i cały ten, żeby utrzymać rząd, no to trzeba mieć prawo i sądy, które interpretują te prawo, no i całą tą policję, które to wszystko utrzymuje. No ale to zostało zamieszane. Zostało zamieszane dlatego, że rząd centralny w Waszyngtonie, w stolicy, zaczyna się wpieprzać już we wszystko. Chcą regulować wykształcenie, edukację, chcą kontrolować wolność wypowiedzi, chcą kontrolować opiekę społeczną, ubezpieczenia, sytuacje małżeńskie, sytuacje seksualne. No wszystko to, co by się wydawało, że to powinno być regulowane, czy tam na poziomie stanowym, czyli tam na poziomie indywidualnych lokalizacji polityczno, można powiedzieć, geograficznych, no bo te wszystkie stany, no to mają jakieś grupy ludzi, grupy mieszkańców, grupy obywateli, którzy tam mieszkają, no i oni mają swoje kongresy, oni mają te swoje parlamenty, swoje sejmy i tak dalej i wszyscy ci lokalnie decydują, co chcą, w jakim stanie chcą żyć, jak ten stan ma reprezentować ich, no bo demokracja wyborcza, no to jest w Ameryce, no to jest Republika Federalna, no ale tak upraszczając wszystko, no to każdy stan, każdy z tych obywateli powinien mieć prawo decydowania, co się dzieje naokoło niego. I on chce wybierać polityków, którzy jego reprezentują. No ale to się zaczęło kończyć. To się zaczęło kończyć już ta centralizacja komunistyczna od lat tam 60. No to prowadzi w kierunku jednopartyjności. No i to jednopartyjność komunistyczna, no to sami wiecie, tak jak w Polsce, była jedynie słuszna partia PZPR. No były tam jakieś takie małe socjaldemokracja, jakieś inne tam partia chłopska i tak dalej, ale to był jeden wielki jedno oszukaństwo. No i w Ameryce się ludzie denerwują. Ludzie się denerwują tym, że coś takiego się dzieje. No ale dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że siła, cała ta siła
idzie do stolicy. To tak jak w Rosji, tam w latach 70. czy 80. był taki film Moskwa nie wierzy łzom, i to coś chyba było o tym, że tam gdzieś na prowincji ludzie narzekali i wysłali swoich ludzi do Moskwy. No i teraz coś takiego zaczyna się, Waszyngton też nie wierzy łzom i ludzie po prostu na pograniczu czy tam w innych stanach nie są słyszalni. No ale skąd to się bierze? No to się bierze stąd, że Sąd Najwyższy zaczął nakazywać, co Kongres powinien ustalać, co Kongres nie powinien. Sąd Najwyższy, czyli jest ten od Konstytucji, czyli Sąd Najwyższy patrzy się na Konstytucję, no i mówi, że Kongres może to robić, Kongres może tamto robić. No i pozwolił w ten sposób, że państwowy Kongres ma nadmierną władzę, a później jak ma swoją nadmierną władzę, no to jest władza wykonawcza, no i pełno jest urzędów, ministerstw i tak dalej. I jest to wszystko obsadzone urzędnikami, którzy kompletnie nie są wybierani. No i ci ludzie, którzy są niewybieralni, decydują. To widać było na przykładzie Antoniego Fauciego, te wszystkie centrum chorób zakaźnych, to wszystko Ministerstwo Sprawiedliwości, te całe FBI, no to tam ludzie, którzy tam pracują dla tych urzędów, dla tej budżetówki, no to oni w zasadzie to się zamienili w PRL-owski Urząd Bezpieczeństwa. Zamienili się w NRD w Stasi, czyli ten też Urząd Bezpieczeństwa. Zamienili się w rosyjskie KGB. Także te wszystkie siły, które mogą po prostu ścigać obywateli czy opozycję, zostały złapane w ręce, no ale i wszystkie ministerstwa. Jak się popatrzy na to, kto reguluje, powiedzmy, ten homoseksualizm, ten transwestytyzm, kto jest nominowany, no w armii amerykańskiej, w marynarce amerykańskiej jednym z admirałów jest transwestyta. Jest transwestyta, który dostał nagrodę Newsweeka czy innego jakiegoś lewackiej szczekaczki, jakiegoś badziewnego magazynu, nagrodę kobiety roku. No to jest jeden wielki cyrk. No ale to jest właśnie to, kiedy ludzie stracili tą władzę nad swoim własnym krajem. Po prostu nie są w stanie wybierać swoich reprezentantów. Ci, którzy są wybrani, robią to, co chcą. No politycy zamienili się w króli. Teraz nie mamy reprezentacji, tylko ludzie po prostu idą tam i rządzą nami. Rządzą nami jak niewolnikami. No i to jest ten wielki problem, że ta cała polityka na poziomie stanowym zaczęła zanikać. I jak zaczęła zanikać, no to teraz ta polityka i przepisy i najróżniejsze ustawodawstwa wkraczają bardzo głęboko w życie prywatne ludzi. No wkracza w życie i w instytucje prywatne. To jest teraz walka ta polityczna, to jest jedna wielka bitwa o tym, co się będzie działo. No i to się grzeje, to się wszystko rozpala do czerwoności. Także ci, którzy zdobywają władzę federalną, no to są opresorami, są uciskają całą tą resztę, która traci. No i to jest strasznie upolitycznione. To jest po prostu, to jest jedno wielkie narzędzie bandytyzmu politycznego. Te przepakowane administracja państwowa, no to w zasadzie nacjonalizuje amerykańską politykę, a tak samo polityzuje amerykańskie życie. Także to jest makabra. To jest
coś, co było niesłyszalne. No i teraz te nagrody dla tych, którzy zdobywają władzę, no to jest coś nieprawdopodobnego i ta bitwa zaczyna być na noże. Teraz komuniści amerykańscy, no to w zasadzie jakby mogli, to by wystrzelali wszystkich konserwatystów. Oni przekonali samych siebie, że ich prawda jest prawdziwsza, że ich słuszność jest bardziej słuszniejsza. No i oni się przekonali, że w zasadzie jeszcze jakiś czas będzie i oni będą krzyczeli o fizycznym zniszczeniu. Teraz jest jeden wielki cyrk z Bidenem. Biden miał jakieś tam koperty czy informacje, które sprzedawał. W sumie wygląda na to, że ciężkie juany Chińczykom, Ruskim czy Irańczykom. No i co jest z komunistami? Trump miał kilka tam dokumentów ze stemplem najwyższy sekret, no to chcieli go ukamieniować, ukrzyżować, zniszczyć i tak dalej, a teraz łachudry, te kundle polityczne, komunistyczne mówią, że teraz dla Bidena no to nie jest ta sama sprawa. No i to właśnie to tak działa z komunistami, że oni po prostu są jednopartyjni i to, co było dobre normalnie to jest w Ameryce, no to jest takie powiedzenie, że co jest dobre dla kaczora, to musi być dobre i dla kaczki. No ale no, część będzie się śmiała, że to chodzi o Kaczyńskiego, no ale to nie chodzi o Kaczyńskiego. No ale to jest ta równość, a komuniści niestety nie znają równości. Komuniści to są ostatnią grupą, która szanuje, czy tam uznaje równość. Te wybory prezydenckie i te decyzje prezydenckie i kogo on wybiera i kogo kto później kontroluje tymi wszystkimi prawami i regulacjami, no to jest coś nieprawdopodobnego. To wszystko zależy od nawet jednych wyborów. To się wszystko zmienia nieprawdopodobnie. No, w Ameryce z jakichś powodu coraz więcej homoseksualistów jest wybieranych dla gubernatorów. Teraz homoseksualna lesbijka została wybrana w stanie Oregon. Jak patrzycie tak na mapę Ameryki, no to z jednej strony macie Atlantyk, z drugiej Pacyfik, ale od strony właśnie Pacyfiku, no to jest Oregon, to on jest pod Kanadą, tam gdzie jest Seattle, Vancouver, to została lesbijka. Następna lesbijka została wybrana w Massachusetts. Też została gubernatorką, no i jeszcze chyba w dwóch innych stanach też są homoseksualiści gubernatorami. Tak, także z jakiegoś powodu tam jest jakiś system, ci aktywiści po prostu polityczni wybierają ich, no i oni mają swoją komunistyczną agendę, mają swoje komunistyczne plany i załatwiają całą resztę normalnych ludzi, którzy pracują i płacą podatki. No teraz coraz bardziej atrakcyjne jest te wchodzenie do polityki. Jak się popatrzy na tych wszystkich polityków, no szczególnie tych demokratów, no to oni zostają milionerami. Oni zostają milionerami, dochodzą do władzy, są w tej władzy 5, 10, 20, 40 lat. Teraz republikanie, konserwatyści walczą o to, żeby ukrócić, żeby było coś takiego jak term limit, czyli ograniczenie ilości, kiedy ludzie mogą być przy żłobie. No komuniści niestety, jak to komuniści, walczą z tym, no ale to jest prawda. Po prostu powinno być ograniczenie. Prezydent może być tylko dwie kadencje, ale cała reszta tych politycznych świń w kongresie, no to tam w zasadzie jak znajdzie metodę, no to może być przez całe życie. No i problem jest taki, że jak ktoś się wciągnie w tą politykę, no to nie ma nowych chętnych, bo ilekolwiek by nie działał, no to i tak nie ma szansy reprezentować i być wybranym. No wszystko właśnie pochodzi, cały ten problem to pochodzi od Sądu Najwyższego, który rozszerzył tą władzę państwową, rozszerzył tą władzę
kongresu ze stolicy. To jest jeden wielki ten bałagan. Teraz bardzo często sędziowie wychodzą i oni mówią, że są ważniejsi niż prawodawcy. Sędziowie chcą tworzyć prawo. To jest jaka paranoja świata dzisiejszego, że prawnicy naprawdę mieszają te ciało wykonawcze z ciałem ustawodawczym i tak dalej. To się wszystko niby zazębia, ale tacy są namaszczani bardzo dużo tych sędziów w Ameryce jest właśnie wybieranych czy nominowanych przez prezydenta czy jakieś tam lokalne rządy. Cała ta ideologia komunistyczna plus te wszystkie platformy społecznościowe doprowadza do tego, że jest stan wrzenia. Te wszystkie polityczne wybory to już naprawdę pokazują, że to jest złośliwość, szczególnie lewactwa. Lewacy nie cofną się przed niczym. To będzie trwało coraz więcej, będzie działało coraz więcej, dlatego przez tą centralizację, te upaństwawianie, centralizacja, te plany pięcioletnie, to one wymagają po prostu kontrolowania z jednego punktu i wszystka cała ta siła tych stanów, które się kiedyś tam zjednoczyły, to one już nie są zjednoczone. Stany przestają być zjednoczone, stany po prostu zaczynają być zarządzane. Naokoło stolicy Waszyngtonu, tam 400 mil, 400, czyli 600 kilometrów, to jest 95% demokratów, czyli budżetówka. Czyli ludzie, którzy po prostu żyją z podatków całej Ameryki. Jak się popatrzy terytorialnie powiedzmy na te wszystkie hektary, akry, kilometry kwadratowe, to Ameryka geograficznie, lokalizacyjnie, to jest w 95% ziemi amerykańskiej, to jest konserwatywna, jest republikańska. Tyle tylko, że liczebnie czy numerycznie, te wszystkie miliony, to są w tych największych miastach, tam gdzie są urzędnicy, i tam gdzie są ludzie, którzy żyją z garnu. I oni wszyscy głosują. Także ta walka zaczyna osiągać jakieś straszne momenty. Nie ma już mowy o jakiejś współpracy, nie ma już mowy o jakiejś kooperacji, nie ma sprawy, żeby była jakaś tolerancja, wolność wypowiedzi. Komuniści doprowadzili do tego, że to wszystko idzie na noże, na kije, na nienawiść. To jest to, co lewactwo doprowadziło przez ostatnie 60 lat. Zaczęło się od tej degeneracji w sumie hippisów z lat 60. i od tego, kiedy komuniści po prostu popierali komunistów wietnamskich, i walczyli z tym, żeby Ameryka nie pomagała południowemu Wietnamowi czy południowej Korei, także że komuniści przesiągnęli wszystko. Na dzień dzisiejszy cała Ameryka jest przesiągnięta komunistami. Nie wiem, jak to się zmieni. Zawsze to się zmienia, kiedy zaczyna brakować chleba. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że zacznie brakować chleba w Ameryce. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzwonienie o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać komunistom. Widzicie, co to się dzieje.
przekaz dla socjalistów, co przyjechali z Polski, a głosują na socjalistów w Ameryce, to jest wasza wina. To jest wasza jedna wielka wina, to co się dzieje w Ameryce. Ta cała inflacja, cały bałagan polityczny, to wszystkie niezadowolenie, te wszystkie niesnaski polityczne, to jest tylko dzięki wam, komunistom. Zdrowia dla normalnych.